Moi drodzy, zostałem pobudzony tym słowem do tego, żeby się podzielić z wami krótkim świadectwem. Wiecie, ostatnio właśnie to jest dla mnie całe moje życie. Życie w takiej ścisłej relacji z Bogiem. Chciałbym przypomnieć najprzód króciutkie słowo, na ile mi się to uda z pamięci. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, zaraz na początku, jest bardzo ciekawa relacja. Jest napisane o Panu Jezusie, że przyszedł do swojej własności. Własni Jego rodacy Go nie przyjęli, ale tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wiecie, nie wiem, czyśmy się już kiedy głębiej zastanowili nad tym, co tu jest powiedziane. To jest coś, tu jest coś niesamowitego powiedziane, że Bóg sam powołał nas do relacji ojciec, syn, syn, ojciec. Moi drodzy, wielu z nas jest ojcami, ojcami dzieci. I my wiemy, jak wspaniale się czujemy, jak nasze dzieci, jak mój syn ze mną żyje w takiej zupełnej relacji. Jest mu dobrze ze mną. O wszystkim mi mówi, co przeżywa. A ja się cieszę, że mogę jemu jakąś radę dać. Wiecie, to jest coś wspaniałego. A nie ma nic trudniejszego dla rodziców, jak to, kiedy dzieci zaczynają iść sobie swoją drogą i nie chcą z rodzicami mieć społeczności. Wiecie, to jest... Sami wiemy, jak to przeżywamy. I to samo jest w społeczności Bóg, Ojciec i my. On chce, żebyśmy Go traktowali jako Ojca. On nas do tego powołał. I chce, żebyśmy nie tylko Mu mówili nasze prośby, ale żebyśmy się dzielili z Nim, z tym wszystkim, co przeżywamy. I też u Niego szukali rady. I On chce nam odpowiadać. I On chce nam radzić, tak jak to dzisiaj słyszeliśmy. Wiecie, ale to wszystko ma taki praktyczny wymiar, taki zupełnie normalny. Bóg nie chce, nie oczekuje od nas, że będziemy wielkie poezje Mu mówić, modlitwy w wielkich słowach, ułożonych zdaniach pięknie i tak dalej. Owszem, to też Mu się podoba, ale On też lubi, jak Mu powiemy prosto z mostu, tak jak my to mówimy między sobą. On tego chce. Wiecie, tak Pan Bóg pokierował moim życiem, że ja tego bardzo często potrzebowałem i z tego bardzo często korzystałem i też korzystałem z wielu, wielu cudownych doświadczeń. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć coś na temat ostatnich miesięcy mojego życia. Pewnie wszyscy wiecie, że mam pewne problemy zdrowotne. No to jest związane z moim wiekiem, z tym, że ciało normalnie słabnie. No, musimy się z tym pogodzić. Taki jest Boży plan z nami. Nie będziemy do końca młodzi jak 18-letni. Więc musimy się z czymś pogodzić, ale czasem jest to trudne do niesienia.
I tak też to w moim przypadku jest, że dnie jeszcze idą jakoś tak względnie, a najtrudniejsze są noce. No, muszę dużo cierpieć, no. Ale nie mówię wam to po to, żebyście się nade mną litowali, albo żeby się tym czymś pochwalić. No. Chcę powiedzieć jako świadectwo, że nieraz mam bardzo trudną noc. I jednego razu chcę wam o jednym przypadku powiedzieć. Miałem bardzo ciężką noc. Prawie, że nic nie spałem. Bardzo dużo cierpiałem. I rano wstając, tyle co wstałem z łóżka, jeszcze stałem przy łóżku i tak w takim westchnieniu mówię: Boże drogi, jak ja mam dalej żyć? Ja tego nie... To jest dla mnie za ciężkie. Ja tego nie potrafię dalej unieść. Nie mam siły. Nie mogę. To był taki głos, może nie rozpaczy, ale no, bliski załamania. Nie wiedziałem, jak dalej żyć z tym. Bo to codziennie, co noc się powtarza, raz gorzej, raz lepiej. Tak jak stałem i to jedno zdanie takie smutne, mówię, powiedziałem. I on się do mnie odezwał w taki bardzo wyraźny sposób. Nie tak, żeby to nie był głos akustyczny, żebym ja to uszami słyszał, ale to był taki mocno do mnie zaadresowany głos, taki zdecydowany. Słuchaj, a teraz boli cię? Wiecie, jak taki głos usłyszałem, to mnie to tak postawiło na nogi. Ja się naraz opamiętałem. Wiecie, zupełnie zacząłem inaczej myśleć, inaczej patrzeć na wszystko. I mówię, no nie, teraz mnie nie boli. No widzisz? A czy ty wiesz, ile w tej chwili ludzi nie potrafiło wstać? Ile setek tysięcy ludzi w tej chwili leży i będzie leżało cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, niektórzy cały rok, całe lata. A ty wstałeś i możesz zacząć żyć normalnie. Wiecie, na mnie to tak niesamowicie podziałało. Może mi nie uwierzycie, ale odruchowo ja się na głos roześmiałem. No. To tak podziałało na mnie. Taki głos. I zawstydziłem się faktycznie. I zaraz mówię: Ojcze, jaki ty jesteś wielki. Ja mogę zacząć żyć normalnie. Dziękuję ci za to. Ty jesteś tak wielki, tak cudowny. I zacząłem normalnie żyć. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy w taki sposób, tak jak z Ojcem, rozmawiali. I On chce do nas też tak mówić. My czasem myślimy, co ja Mu będę o wszystkim mówił, przecież On lepiej zna moją sytuację jak ja. To prawda, że On zna lepiej sytuację twoją jak ty sam, bo zna te wszystkie okoliczności, których ty nie znasz. Ale On chce, żebyśmy Mu to powiedzieli, po to, żeby z Nim mieć relację, żebyśmy mieli o czym mówić z Nim. Niedawno, no ile temu jest, może ze 2 lata, była sytuacja, że bardzo ciężko zachorował mój bratanek.
syn mojego brata w Goleszowie. Będę go nazywał po imieniu, żeby łatwiej było mówić. Leszek. Mnie ciągło do niego, chciałem go odwiedzić. No. I tak rozmyślałem, ale nie wiedziałem, czy to w ogóle ma sens, bo tak się życie układało, choć nie było żadnych między nami złych relacji. Absolutnie ani o jednej nie wiedziałem, ale całe kilkanaście lat żeśmy się już nie widzieli. Nie było między nami żadnego kontaktu, bo nasze drogi się rozeszły. On szedł taką drogą, ja inną. No i nie mieliśmy wspólnego języka, więc żeśmy się nie spotykali. No, taka tylko różnica była, ale teraz jest ciężko chory, jest w szpitalu i mnie było bardzo przykro i tak miałem taką bardzo wielkie pragnienie odwiedzenia go. No ale znowu miałem takie myśli, a może on by nie chciał, a może kto wie, jak on by zareagował na moje przyjście, odwiedziny. A jeszcze by się mu pogorszyło albo co i to znowu zwalą na mnie, że ja zawiniłem. No, takie myśli mi chodziły po głowie. No wiecie, i ja tak jak zawsze, tak i w tej sytuacji zacząłem mówić z moim ojcem. Ojcze, widzisz, ja bym tak chciał Leszka odwiedzić, a nie wiem, czy to ma sens, czy to jest w ogóle możliwe, jak to zrobić. No nie mam pojęcia, daj mi jakiś znak. Tak jak wam to teraz mówię, tak mówię do ojca. Daj mi jakiś znak. I tak parę razy tak westchnąłem w ciągu jednego czy dwóch dni. Wiecie, i dostałem telefon. Dzwoniła do mnie siostra Danusia Cieślarowa, tu nasza zborowniczka, moja siostrzeńca. Mówi, wujek, jedziemy do Leszka, odwiedzić Leszka. Może byś chciał pojechać z nami? No powiedzcie, czy można sobie wyobrazić bardziej jasną odpowiedź na moje wołanie? No ja chciałem znaku, no to mi Pan Bóg dał. No. Zorganizował sam wycieczkę do Leszka i propozycję. No, nie można sobie bardziej wyraźnej odpowiedzi wyobrazić. No ale powstało nowe pytanie. Boże drogi, ale on jest bardzo ciężko chory. Co ja mu mam w ogóle powiedzieć? Ja z nim się już nie widziałem paręnaście lat. No nie mam pojęcia. Tu naraz po tylu latach przychodzę do niego ciężko chorego w szpitalu. Co ja mu mam powiedzieć? No nie mam pojęcia. I mówię, Boże drogi, cokolwiek mu powiem z mojego umysłu, z moich myśli, to będzie na nic. To nic nie da. Ale Ty wiesz, co jemu trzeba powiedzieć. I nasuń mi, podyktuj mi, po prostu mi podyktuj. Mówię do niego tak, jak wam to teraz mówię. Wiecie, na tym polega relacja, moja relacja z Bogiem. On jest moim ojcem najbardziej kochanym. Ja wiem, że on mnie kocha i że ja mogę do niego mówić tak prosto, jak kiedyś do mojego rodzonego ojca mówiłem. I z takimi myślami jadę. No i przyszedłem tam, wchodzę do niego. Jeszcze do niego do łóżka nie doszedłem. I on, jak mnie uwidział, taki się zrobił pobudzony naraz.
jeszcze nie doszedłem do łóżka i zaczął on mówić. Wujek, czy ty się boisz umrzeć? No wiecie, czy można sobie sobie życzyć bardziej wyraźnego, bardziej jasnej odpowiedzi na moją modlitwę? Ja go prosiłem, ty mi podyktuj, co mam mu powiedzieć. I zanim doszedłem do niego, już wiedziałem, co mu powiedzieć. Leszku, jak mógłbym się bać? I mu przytoczyłem, mówię mu tak, jak Pan Jezus odchodził do nieba, było to na Górze Oliwnej, stali koło Niego uczniowie, to On do nich mówi, idę przygotować wam miejsce. Jak go przygotuję, to przyjdę i wezmę was do siebie, żebyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. I co, i ja się mam bać iść i być tam, gdzie jest Pan Jezus? Czy my sobie w ogóle nie potrafimy wyobrazić, w jak cudownym kraju jest Pan Jezus Chrystus? Jak cudowne jest to miejsce, gdzie On przygotował dla nas. I ja się mam bać tam iść? Ale Leszku, wiesz co? On to nie powiedział do wszystkich. To się nie odnosi do wszystkich ludzi na świecie. On to powiedział wtedy do swoich uczniów, do swoich najbliższych. A dzisiaj to oznacza, że to jest mowa do tych, którzy są Jego, którzy są z Ojcem pojednani, którzy oddali swoje życie Jemu. To tym przygotował. A to się da, to dotyczy tylko tych, którzy są pojednani z Ojcem. A to można zrobić tylko tu jeszcze za życia. Jak ostatni raz człowiek odetchnie, to jest koniec. Nie ma takiej możliwości więcej. Tu to musi być za życia załatwione z Ojcem. I wiecie, i tyle tylko mu potrafiłem powiedzieć. Tyle, jak teraz słyszeliście. Nic więcej. I już on się odezwał. Wujek, wiesz co? Ja bym jeszcze chciał porozmawiać z Grażyną, czyli ze swoją żoną. To ja to odebrałem jako, wiesz co, możesz sobie już odejść. I ja też to zrobiłem. Pożegnałem się z nim i odszedłem. I po kilku dniach dowiedziałem się, że on się pojednał z Bogiem. A niecały tydzień później odszedł do wieczności. Moi drodzy, to jest normalne życie z Bogiem, normalna relacja z Bogiem. I On tego sam chce, jak słyszeliśmy. Najbardziej się z tego cieszy, jak my mamy otwarte zupełnie serce do Niego i z każdym najmniejszym problemem do Niego przychodzimy. I tak bym chciał was wszystkich do tego zachęcić. My, dzieci Boże, kto ma taką relację mieć? Ci, którzy są pojednani z Nim. I wiem, że większość, a może wszyscy z nas tacy jesteśmy. Korzystajmy z tego.